W drugim dniu European Open w judo rozgrywanego w warszawskiej arenie Ursynów mogliśmy zobaczyć zawodników w czterech kategoriach wagowych. Największe emocje towarzyszyły walkom Łukasza Błacha w kategorii do 81 kg. Łukasz rywalizację rozpoczął od pojedynku z Rumunem Andrzejem Blindu. Polak zdominował tatami w tej walce, nie dając swojemu rywalowi żadnych szans. Dwa wazari pozwoliły mu zakończyć walkę przed czasem. W kolejnej rundzie nasz reprezentant zmierzył się z Czechem Janem Jecminkiem. Polak źle rozpoczął tę walkę, dając się rzucić na juko. Na szczęście Łukasz szybko odpowiedział Czechowi tym samym. Po chwili dołożył kolejne juko, dzięki czemu mógł cieszyć się z wygranej. W walce o ćwierćfinał Polak pokonał Węgra Sándora Nagyszolmosiego. Polak rozpoczął ten pojedynek od wazari, a w kolejnych częściach mądrze bronił się przed atakami Węgra, awansując do czołowej ósemki. W ćwierćfinale Polak stoczył dramatyczną walkę z Rosjaninem Maksimem Bugą. Rosjanin rzucił Łukasza na wazari, ale nasz reprezentant, niesiony dopingiem warszawskiej publiczności na kilkanaście sekund przed końcem, również wykonał akcję ocenioną na wazari, wyrównując stan rywalizacji. Jeszcze przed upływem 5 minut zmęczony Polak był bliski co najmniej juko, ale Buga w ostatniej chwili się wybronił. W 13 sekundzie dogrywki Rosjanin skontrował Polaka, rozstrzygając walkę na swoją korzyść. Bre pasażu zmęczony Polak nie sprostał Francuzowi Quentinowi Jobertowi, kończąc rywalizację na 7 miejscu. Wydaje mi się, że dałem siebie na tyle, ile mogłem. Może w tej ostatniej walce. Ta poprzednia walka strasznie mnie wykończyła i w tej ostatniej jeszcze mogłem troszeczkę dać siebie, no ale niestety Francuz okazał się lepszy. Niestety inni nasi reprezentanci odpadali we wcześniejszych walkach eliminacyjnych. Klasyfikację medalową wygrała reprezentacja Gruzji. Drugie miejsce zajęli zawodnicy z Rosji, a na trzecim miejscu znaleźli się reprezentanci Kazachstanu. Prezesa PZ Judo Wiesława Błacha oraz propagatora sportu miasta stołecznego Warszawy Lecha Jaworskiego poprosiliśmy o podsumowanie turnieju. Mam nadzieję, że w przyszłym roku również w Warszawie będziemy oglądać już zwycięstwa polskich zawodników i to we wszystkich kategoriach, bo na razie w żadnej nie udało nam się sukcesu osiągnąć. Ja myślę, że bardzo wysoki poziom. Mamy we wszystkich państwach, jest ta wymiana zawodników, prawda? Także nowe twarze, po tym turnieju już będą inne gwiazdy. No myślę, że turniej się publiczności podobał. Szczerze powiem, że jestem zadowolony nawet z frekwencji, która na trybunach była przez te dwa dni Areny Ursynów, co podkreślali również przedstawiciele Europejskiej Unii Judo. No nie we wszystkich turniejach możemy mieć tylu widzów co w Warszawie.